to na razie puste pole, ale za 3 lata będziemy tutaj przeżywali prawdziwe piłkarskie emocje. W przyszłym roku ruszy budowa nowego stadionu opolskiego. Dziś podpisano umowę z wykonawcą. Duży sukces. Spełniają się marzenia wielu pokoleń kibiców, piłkarzy, samych piłkarzy zawodowych. W tej chwili mamy na Opolszczyźnie 16 tysięcy, 330 klubów piłkarskich. To jest stadion opolski dla nich wszystkich, nie tylko dla Odry Opole, ale oczywiście przede wszystkim z myślą o kibicach Odry Opole, którzy kilkadziesiąt lat dosłownie czekali na ten projekt, bo ostatnie modernizacje stadionu na początku XXI wieku, a jeszcze wcześniej przecież w latach 70., więc jest to obiekt obecny, mocno zdewastowany, zużyty, w którym warunki oglądania są naprawdę złe. Myślę, że tak jak w ostatnich latach wyremontowaliśmy z tego Arena, co stało się fantastyczną bazą i dla występów Gwardii Opole i siatkarek choćby, czy też futsalistów i reprezentacji Polski przede wszystkim, która też tutaj z różnych dyscyplin gra swoje mecze. Tak i Stadion Opolski będzie taką areną, z której będziemy dumni, która będzie chętnie odwiedzana. Dzisiejszy moment jest bardzo ważnym krokiem ku temu, żeby Odra Opole stawała się właśnie taką silną marką na mapie piłkarskiej. Nowy stadion to jest nowe wyzwanie, to są nowe możliwości, żebyśmy w tym czasie wykorzystali maksymalnie ten czas po to, żeby zbudować silną organizacyjnie, finansowo i sportowo Odrę Opole. Obiekt przeznaczony jest na ponad 11,5 tysiąca miejsc. Miejsca o tyle są komfortowe, że wszystkie są zadaszone, czyli to jest coś, co dzisiaj jest na stadionie przy ulicy Oleskiej jedną z naszych bolączek. Dzisiaj od listopada, a w sezonie przyszłym od 15 listopada do końca marca nie będziemy mogli rozgrywać meczy domowych na stadionie przy ulicy Oleskiej. Brak systemu podgrzewanej murawy powoduje, że wszystkie mecze musimy rozgrywać na wyjeździe. Wiemy, w jaki sposób to wpływa na naszych kibiców, wiemy to, w jaki sposób to wpływa na naszą drużynę. To jest duże wyzwanie, tak jak pani powiedziała, to jest potężne wyzwanie, bo to jest w historii Opola jedna z największych inwestycji, po chyba oczyszczalni ścieków, jeżeli chodzi o kwoty druga. No jeżeli chodzi o kubaturę, o swoją wielkość, lokalizację, no niesamowita, bezprecedensowa, świetnie eksponowana z nowej części obwodnicy. Miasta tej wielkości w Europie standardowo posiadają takie stadiony, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jakoś tak akurat w Polsce robi się z tego jakieś wielkie wydarzenie w tym sensie, że no stadion, no może coś innego, tak jak tutaj zwracano uwagę, są wiadomo zawsze miliony powodów, by nie robić takiej inwestycji, ale tak naprawdę chcąc być miastem europejskim, tej wielkości. Miasto Opole musi mieć po prostu obiekt sportowy, tej wielkości, tej klasy. Obiekt, który będzie bardzo charakterystyczną, posiadał bryłę i na pewno będzie dumą również Opola. Każdy obiekt jest inny, każdy obiekt jest realizowany w innych warunkach, każdy obiekt ma swoją specyfikę co do rozwiązań materiałowych, co do rozwiązań technologicznych. Tak jak chociażby obiekt cieplaka był ciekawy z racji słynnej trybuny, która jest tam gdzieś podwieszona, także tutaj na pewno elewacja tego obiektu jest bardzo ciekawym elementem, wręcz nowatorskim i będzie stanowiła dla kierownictwa budowy duże wyzwanie. Rozpoczynamy początkiem przyszłego roku wejście na teren budowy, ogrodzenie, oczywiście jakieś pierwsze prace przygotowawcze, no i oczywiście ten pierwszy etap realizacji, czyli konstrukcja, fundamentowanie, konstrukcja, to co nada nam ten wygląd obiektu, wszystko będzie działo się w roku 2022. Pewnie zadaszenie stadionu też gdzieś rozpocznie się końcem tego roku. No i elewacja to myślę ten 2023 rok. Wtedy zobaczymy już tą realizowaną bryłę obiektu, którą widzimy teraz na wizualizacjach.